Cześć! Z tej strony Maciek Jędrzejewski, Domowa Siłownia. Witam Was na swoim kanale i zapraszam na recenzję stalowych olimpijskich talerzy od firmy AXO. No to zaczynamy. Dzisiejsza recenzja będzie dotyczyła stalowych talerzy od firmy AXO, talerzy olimpijskich. Są to drugie stalówki w ofercie tego producenta. A więc mamy u AXO były bampery, były talerze do dwuboju, były talerze żeliwne i teraz wiem, że znowu są w ofercie. Były stalówki kalibrowane 1.0 i teraz mamy talerze stalowe. No właśnie, nie są to talerze kalibrowane w opozycji do tego pierwszego rzutu, które miało w swojej ofercie AXO. Natomiast są to talerze stalowe z fajnymi przetłoczeniami, czyli z przetłoczonym rantem i mamy tutaj również przetłoczone, wybite AXO, czego nie było w talerzach 1.0, które były kalibrowane, ale zaraz o tym wszystkim opowiem. Zaczniemy sobie może od ceny. Na chwilę obecną zestaw 158 kg kosztuje 3100 zł, co daje 19,60 kilka groszy, umówmy się, że niecałe 20 zł za kilogram obciążenia w rozmiarze zawodniczym, w rozmiarze stalowego obciążenia kalibrowanego, ale jeszcze raz powtórzę, nie jest to obciążenie kalibrowane, nie mamy tutaj możliwości czy odjęcia, czy dołożenia ołowiu, tak to jak to jest w tych talerzach pro zawodniczych. Producent podaje wagę plus minus 2% procenty i co? Wydaje mi się, że nie jest atrakcyjne ważenie tego wszystkiego, że dwudziestki ważą krótka piłka. Cały zestaw składa się ważący 158 kg, bo taki zestaw sprzedaje AXO za 3100 zł, czyli 158 kg. Na mojej wadze waży 157 kg i 95 deko, czyli 950 gram. Moja waga ma tolerancję 50 gram, no ale powiedzmy na 158 kg brakuje 50 gram. Jak zwykle powtarzam, jeśli nie jesteś zawodnikiem, jeśli tutaj 15 waży troszkę więcej, a 20 troszkę mniej, na koniec dnia to wszystko się wymiesza. Jeśli nie bijesz rekordu na 500 kg, na 300, naprawdę nie jesteś top of the top of the top, ale chcesz fajnie sobie potrenować na talerzach, to według mnie ta waga jest totalnie akceptowalna. Sama jakość wykonania jest dobra. Oczywiście farba odchodzi, to jest minus talerzy stalowych, które są malowane. Tego nie oszukasz, fizyczne uszkodzenia, one się po prostu obijają i myślę, że z czasem obijać się będą regularnie więcej. Natomiast jak zwykle obiją się tam, gdzie obić się będą musiały, gdzie będzie dochodziło do styku, reszta nam zostanie. Natomiast to jest właśnie ten plus, który ja sobie cenię w tych przetłoczeniach, że na koniec dnia po 10, 20 czy 30 latach twoje dziecko czy twój wnuczek może to wypiaskować, pomalować i jeszcze raz sobie tam wałeczkiem zrobić i będziesz miał na kolejne 30 lat nówki i sztuki. To jest właśnie taki dla mnie duży atrybut. Wcześniejsze talerze, mimo tego, że kalibrowane były pomalowane i to było wypalone laserem, to schodziło i prawdopodobnie po kilku latach duża część byłaby niewidoczna. Natomiast tu zawsze i wszędzie będzie widać, jakie to są talerze, tak jak w Strength Shopie czy w Rock Fitness. Więc to dla mnie duży plus. Jakość wykonania naprawdę poprawna. Oczywiście mamy gabaryty talerzy stalowych kalibrowanych, co jest dużym plusem dla mega silnych chłopów, bo talerze są cienkie i naprawdę bardzo dużo obciążenia wejdzie na klasyczne gryfy czy gryf do deadlift bar. Natomiast ja też ostatnio nabyłem mega fajnego heksika. Zależało mi na bardzo małym, kompaktowym heksie, który ma bardzo krótkie tuleje. Natomiast tu też posiadając takie talerze nie macie żadnego problemu. Śmiało można dołożyć grubo ponad 200+, więc jak dla mnie i dla 100% ludzi, z którymi ja trenuję, z którymi mam okazję ćwiczyć w mojej akademii, nie ma żadnego problemu, więc też miejsca mi starczy. Więc mamy talerze stalowe, które posiadają minusy w porównaniu do bumperów, więc to też kwestia wyboru do domu. Zastanówcie się, czy jeśli macie
jakąś tarakotę, coś, co można łatwo uszkodzić, to na pewno metal. O metal nie jest może najlepszym rozwiązaniem. Tutaj lepiej by się prawdopodobnie sprawdziły bampery. Natomiast jeśli dźwigacie już trochę więcej, no i czujecie ten klimat, no klimat tego uderzenia stali o stal, ci co trenują, wiedzą, że to jest jakiś swego rodzaju smaczek, to naprawdę fajna opcja. 3100 zł za 158 kg. To jest dobra cena. To jest cena, która sprawia, że mówię, kupujesz obciążenie na całe życie, którego nie da się zniszczyć, które nie, tak jak bampery, tak mogą się narazić, ta guma się rozsypie, czy ten granulat też puści, to tutaj nie ma żadnego kłopotu. Talerze na całe życie dla dzieci waszych i dzieci waszych dzieci, więc to też jest fajne, że można skomponować taką historię, że kiedyś ktoś zobaczy, że dziadek na tym ćwiczył, że tata na tym ćwiczył. Ja sobie bardzo to cenię. Użytkowanie w mojej akademii ciśniemy z tym już od kilku tygodni, w zasadzie odkąd się tylko pojawiło. Więc w podsumowaniu, w dobrej cenie dla porównania talerze ze Strength Shopu, które można kupić w Polsce, które są kalibrowane, które są zawodnicze, kosztują 5099 zł. I tutaj każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jest żądny tego, żeby 25 ważyła 25 kg, czy godzisz się na to, że na koniec dnia to się przemiesza. I według mnie, dajcie znać w komentarzu, czy uważacie inaczej. Nie ma to żadnego znaczenia, czy zestaw waży 100 czy 200 gram więcej czy mniej. Mi to nie robi roboty. Jeśli uważacie inaczej, to dajcie znać w komentarzu. Natomiast w podsumowaniu, bardzo uczciwe talerze. To są po prostu uczciwe talerze w dobrej jakości wykonania. Oczywiście talerze totalnie kalibrowane, stalowe i te AXO 1.0 były lepiej wykonane. Natomiast te są wykonane naprawdę dobrze. To kolejny raz powtórzę. To są po prostu uczciwe, dobre talerze do treningu, do domowych siłowni, do komercyjnych gymów. Śmiało można je brać. Ja je polecam. Jeśli macie jakieś pytania, dajcie znać w komentarzu. Ja dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i dobrego dnia.